Prezydent Dworczyk przyznał, że nastąpiło zaburzenie w systemie. Prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej: jesteśmy w momencie specyficznym. Zdecydowałem się na zwołanie Rady, bo jesteśmy w momencie specyficznym, powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Tłumaczył, że z jednej strony rozpędza się trzecia fala pandemii, a z drugiej postępuje kampania szczepień. Prezydent zapowiedział też, że nie tylko najmłodsi uczniowie, ale także młodzież powrócą do nauki w systemie hybrydowym. Tydzień nauki w szkole, a potem tydzień nauki zdalnej, wyjaśnił Duda. Zaapelował też do Polaków, by nie lekceważyli żadnych objawów koronawirusa. W piątek odbyło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19. Posiedzenie odbyło się zdalnie. W pierwszej części posiedzenia rozmawialiśmy o ogólnej sytuacji. Zarówno premier, jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda obecnie lepiej niż się spodziewali, powiedział Andrzej Duda. Obawiali się bowiem, że sytuacja po świętach może być gorsza niż obecnie, dodał. Andrzej Duda zapewnił, że jeśli chodzi o liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19, jest ona wystarczająca. Pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni, podkreślił. Jak mówił, system jest także przygotowany pod względem liczby respiratorów. Aktualnie zajętych jest ponad 3300 łóżek respiratorowych na ponad 4300 dostępnych. Każda osoba, która będzie go potrzebowała, będzie mogła się pod tym respiratorem znaleźć, zapewnił. Poinformował również, że dwukrotnie wzrosło zapotrzebowanie na tlen. Jako powód takiego stanu rzeczy wskazał szerzenie się brytyjskiego wariantu koronawirusa. Prezydent przyznał, że najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest na południu Polski. Odpowiedzią na to bardzo trudne zjawisko przepełnionych szpitali jest transport sanitarny do województwa sąsiedniego, powiedział prezydent. Andrzej Duda apeluje, nie lekceważmy. Andrzej Duda zaapelował też do Polaków, by nie lekceważyli żadnych objawów koronawirusa. Jak mówił, pacjenci za późno zgłaszają się do szpitali. Prosiłbym, żeby nie zwlekać, tylko zgłaszać się do szpitali, jeśli państwo odczuwacie dolegliwości oddechowe, zachęcał Andrzej Duda. Koronawirus teraz dotyka nie tylko seniorów, ale też osób stosunkowo młodych. Lepiej sprawdzić, gdy ktoś się źle czuje, czy aby nie jest to koronawirus, powiedział. Zaapelował też, by przestrzegać obostrzeń i nosić maseczki. Mam nadzieję, że sytuacja w naszym kraju będzie się poprawiała z tygodnia na tydzień, stwierdził Andrzej Duda. Prezydent negocjował zakup chińskiej szczepionki. Czy Polska poszukuje szczepionek z innych źródeł niż dostawy dla krajów Unia Europejska? Andrzej Duda poinformował, że rzeczywiście rozmawiał z prezydentem Chin o możliwości zakupu chińskiej szczepionki, kiedy pojawiły się problemy z dostawą od koncernów zachodnich. Została sformułowana oferta ze strony chińskiej. Ale jej warunki, biorąc pod uwagę poprawę dostaw od firm, z którym umowę zawarła KEM, były na tyle, że tak to określę, atrakcyjne, że polski rząd nie zdecydował się, by z nich skorzystać, powiedział Andrzej Duda. Mam nadzieję, że zostaną wypełnione zobowiązania firm, z którymi umowy zawarła Komisja Europejska, dodał. Szkoły w systemie hybrydowym. Prezydent o szczegółach, kto będzie mógł pójść do szkoły i kiedy. Jest wysoce prawdopodobne, że szkoły zostaną wkrótce uruchomione w systemie hybrydowym, tydzień nauki w szkole, a potem tydzień nauki zdalnej, powiedział prezydent. Takie rozwiązanie wydaje się sensowniejsze, niż dopuszczenie tylko najmłodszych do stałej nauki, dodał. Do szkół wróci więc także młodzież. Jak powiedział Duda, jest to bardzo ważne z punktu widzenia równowagi psychicznej dzieci i młodzieży. Oczywiście jest to zależne od sytuacji epidemicznej, ale ponieważ zakładamy, że ona w ciągu najbliższych tygodni powinna się znacząco poprawiać, taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny i to jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez pana premiera i pana ministra edukacji, dodał. Zamieszanie wokół szczepień. Duda dopytywał Dworczyka. Prezydent relacjonował, że podczas posiedzenia Rady Gabinetowej pytał pełnomocnika rządu do spraw
szczepień Michała Dworczyka o wydarzenia w systemie szczepień, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jak zaznaczył, chodziło m.in. o sytuację z 1 kwietnia, kiedy z powodu błędu systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień. Pan minister przyznał mi, że nastąpiło pewne zaburzenie w systemie, po prostu pewien błąd systemu, który się zdarzył, ale była to jednorazowa sytuacja. Wierzę w to głęboko, że ona istotnie nie wpłynie na przebieg całego procesu szczepiennego, mówił Duda. Przekazał też, że zwrócił się zarówno do Dworczyka, jak i premiera Mateusza Morawieckiego z apelem, aby, w sposób jednoznaczny, bardzo klarowny i transparentny wyjaśnić opinii publicznej, w jaki sposób funkcjonuje system szczepień, zapisów i realizacji szczepień. Duda, system rejestracji na szczepienia przejrzysty i sprawiedliwy. Prezydent przekazał zapewnienia rządu o tym, że marnotrawstwo szczepionek przeciw COVID-19 w porównaniu do innych krajów jest w Polsce niezwykle niskie. Mamy bardzo dobry wskaźnik wykorzystania szczepionek, to po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy dana szczepionka zostaje zwolniona, bo ktoś nie chce z niej skorzystać, na to miejsce dany punkt szczepień wzywa kolejną osobę z listy chętnych, zgłoszonych do szczepienia w tym punkcie, podkreślał Andrzej Duda. Ocenił, że taki system zapewnia poczucie sprawiedliwości i równego traktowania, co, jak podkreślił, ma obecnie ogromne znaczenie. Zwróciłem się do Rady Ministrów, aby w sposób jasny społeczeństwu to tłumaczyć i pokazywać, że ten system działa w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i rzetelny, dodał Andrzej Duda. Jeszcze w tym kwartale spodziewamy się znaczącego wzrostu dostaw szczepionek. Według szacunków do końca czerwca w Polsce zostanie zaszczepionych 20 milionów osób, powiedział prezydent. Rada Gabinetowa. Andrzej Duda zwoływał ją już 2 razy. Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o jej zwołaniu podejmuje tylko prezydent, gdy uzna dany problem za sprawę szczególnej wagi. Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Poprzednio Rady Gabinetowe prezydent zwoływał na początku września oraz w połowie marca 2020 rok. Oba posiedzenia były poświęcone kwestii epidemii koronawirusa. W marcu prezydent i ministrowie omówili przygotowany wówczas przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. We wrześniu tematem obrad była strategia walki z koronawirusem oraz informacja na temat sytuacji w szkolnictwie w dobie epidemii oraz ówczesna sytuacja na Białorusi,